Gospodarze dzisiejszego pojedynku, Zetkama, Dora, Lysa, Kłodzko! Numer 4, Michał Lipiński. Piątka, Michał Weiss. Szóstka, Marcin Kowalski. Numer 8, Szymon Kucia. Numer 9, kapitan drużyny Czesław Radwański. Dziesiątka, Jarosław Bartkowiak. Numer 11, Mateusz Płatek. Numer 12, Tomasz Stępień. Trzynastka, Rafał Wojciechowski. 15, Marcin Bluma. 16, Tomasz Włodarczyk. I z numerem 17, Przemysław Malona. Drużynę gospodarzy prowadzi trener Marcin Radomski. Przed państwem Zetkama Doral Nysa Kłodzko! W środę 28 października na własnym boisku drużyna Doralu rozegrała swój kolejny już mecz. Tym razem rywalem Kłodczan była drużyna z Nicz Basket Pruszków, złożona z młodych, ambitnych zawodników trenera Marka Zapałowskiego, którzy do tej pory wygrali każde spotkanie. Co prawda pruszkowianie rozgrywali wszystkie mecze u siebie, a przełożony mecz trzeciej kolejki był dla wiceliderów rozgrywek pierwszym sprawdzianem gry na wyjeździe. Grają tak jak typowa młodzieżowa drużyna, bardzo grają szybko do przodu. Jeżeli uda nam się zatrzymać atak szybki, to będzie już pierwszy krok. Jeżeli uda nam się zatrzymać ich na atakowanej desce, bo naprawdę bardzo mocno atakują tą deskę i mają wiele z tego tytułu wiele ponowień. Jeżeli te dwie rzeczy nam się uda ograniczyć, to będziemy w połowie drogi do tego, żeby wygrać spotkanie. A reszta wyjdzie w trakcie spotkania, bo można pewien plan sobie założyć, ale jednak każdy mecz toczy się według jakiegoś tam swojego scenariusza. Natomiast no, te dwie rzeczy obowiązkowo musimy im zabrać, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to jest to bardzo groźna drużyna, która do tej pory nie zaznała smaku porażki w pierwszej lidze, ale też grała wszystkie mecze u siebie. Jak podkreśla trener Doralu, początek sezonu w pierwszej lidze nie należy do udanych. Naprawdę zaczynaliśmy w ciężkich okolicznościach organizacyjnych. Tak naprawdę przegrywaliśmy na wyjazdach. Fakt, że te porażki były dosyć wysokie, ale jednak to są wyjazdy. Zagraliśmy jeden mecz u siebie i wygraliśmy z czołową ekipą pierwszej ligi od wielu, wielu, wielu lat. Czekamy z niecierpliwością. Jeżeli dzisiaj okaże się, że u siebie jesteśmy mocni i potrafimy wygrywać, to będę spokojny. Tak? Na zwycięstwa na wyjeździe przyjdzie jeszcze czas. Trener gości do meczu podchodził z dużą ostrożnością, tym bardziej, że był to ich pierwszy wyjazdowy sprawdzian. Mamy wynik trzeci w lidze 5-0, ale wszystkie mecze graliśmy u siebie, więc tak naprawdę to jest nasz pierwszy mecz na wyjeździe i to jest taki nasz test mecz tak naprawdę, który pokaże nasz charakter i naszą grę, bo grając u siebie na pewno jest dużo łatwiej. Jest to drużyna młoda, mamy różne czwartą najmłodszą w lidze pod względem licencji oczywiście. Nasza średnia wieku to jest 22 lata czy 23, więc jest to rzeczywiście młoda drużyna, która musi grać szybko, nie ma innego wyboru, to jest nasza szansa. Wynik spotkania otworzył Mateusz Płatek. Później z biegiem czasu dobrze prezentował się Jarosław Bartkowiak. Świetną partię rozegrał również Michał Lipiński, dla którego był to najlepszy mecz w tym sezonie. Rozgrywający Doralu w całym meczu rzucił 12 punktów i zaliczył aż 11 asyst. Pierwsza kwarta, tak jak każda w meczu, była bardzo wyrównana. Każda z drużyn nie mogła odskoczyć na kilka punktów i ostatecznie na pierwszą przerwę między kwartami to Kłodczani schodzili z najmniejszą możliwą przewagą. Ciężki mecz, ciężki teren. Wynik tylko dwoma w nasze prowadzenie. Poprawić skuteczność za 3 punkty i trochę lepiej bronić, bo 36 punktów to jest sporo straconych. No na razie goście zaskoczyli nas agresywną obroną strefową. Bardzo szybko wyprowadzają kontrataki i to na nas na razie gubi, ale 2 punkty myślę, że to jest wszystko do odrobienia. Przeważają nas warunkami fizycznymi, 3 wysokich graczy, tym bardziej nam ciężko się walczy, ale mówię, no 2 punkty, nic straconego, będziemy walczyć do końca o zwycięstwo. Niestety, mimo walecznej gry dla zespołu Marcina Radomskiego, była to druga z rzędu i piąta w sumie porażka w tym sezonie. Okazję na szybką rehabilitację Kłodczanie będą mieli już w sobotę. W kończącym maraton meczów, granych co 3 dni, Kłodczanie Zetkamy Doralu Nysy Kłodzko podejmą dobrze znaną im drużynę GTK Gliwice. Mecz ten rozegrany zostanie ponownie w kłodzkiej hali w sobotę o godzinie 17. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.